Witam bardzo serdecznie, z tej strony pan tutaj w mojej pierwszej styczności z Need for Speed Pro Street Pepega Edition. Były poprzednie jakieś tam w Most Wanted czy w Carbonie, w to jeszcze nie grałem. Wiem, że mówiliście wielokrotnie, żebym spróbował, ale jakoś nie mogłem się przekonać i stwierdziłem, że to jest odpowiedni czas, żeby właśnie to zrobić. Także za waszym tutaj poleceniem jestem, mam menu, mam możliwość wejścia do kariery. Na początku jeszcze, jeśli zostawicie 500 łapek w górę, to ten próg, no to będzie z tego seria. Albo na streamie, albo na odcinku, napiszcie w komentarzu, co by było lepsze, czy żeby były odcinki, czy żeby była seria na streamie, bo i to by było fajne. Wyłączyłem sobie muzykę, no i rozpoczynam nową karierę, od razu lecimy. Nazwiemy się, no, Tutajek się nazwiemy, no. Tutajek, w ogóle, tutaj podobno niewiele rzeczy ma być na serio i ogólnie to jest bardzo żartobliwy mod, więc też ten odcinek potraktujcie pół żartem, pół serio. No i znowu jest muzyka, muszę sobie wyłączyć. A fajna to jest muzyka, wiem, że jest zarąbista, tylko po prostu boję się copyrightów. Weźmiemy sobie najtrudniejszy poziom, save complete i zobaczmy. The year is 2005, and two Canadian teens, Alexander and Damani, are taking their dad's Mercedes out for a good old... Philip, what are you doing? Hey, you! Are you sick of your 9-to-5 job? Coming home to the mess you've put up all day? No hot shakes or fast cars in your garage? Well, I say, no more, pal, because I got an opportunity for you. Hey, I'm Eden, PR manager of the upcoming Pepega Street Festival. Do you own a car? Are you afraid of high speeds? Did you fail your driver's license? What the fuck? If your answers to these questions were yes, no, and at least once, then you might be the right guy for this. This weekend at the Autobahn Ring, you get the chance to win big! A series of races awaits you, and if you can beat everyone, there's a serious special offer waiting for you. The Rookie Rampage Invitation! What's that, Mr. Eden? I'm glad you asked, boy. This could be your entry ticket to the world of motorsport. Big cars, big money, big chicks! Actually, scratch that, no big chicks. Bruh. So what are you waiting for? Bring your shitbox and all your guts down to the ring before entry's closed. And who knows? Maybe you got what it takes to be the next king. That's not looking good. Oh, sorry. mind if I take a look? You got a hammer or something?
luck. You're gonna need it. Your car is a very interesting way of saying fuck you. Anyway, give her a try. She should be working now. Crazy bird today. Oh, I'm Eden, by the way. You say, were you going to the Autobahn Ring? And I think entries will close very soon. I don't think you're gonna be there in time. What time is it? You're gonna be late. I saw some people camping there in front of the festival. I don't think you're gonna make it in time, buddy. Can I see your driver's license? Nick Cooper? Like Ryan Cooper? Didn't know you were related. He just kind of disappeared after some time. I don't know, apparently he did some street racing. Not sure what it's up with him, but yeah, anyway. All right, listen, you're in luck. I'm from the PR management of the festival. I can give you a spot, but only under one condition. I'm gonna need you to win, because they're not gonna let me split like any random drivers in there if they don't got any skill, all right? So I can get you in, but you're gonna have to promise me that you're gonna win that one, all right? Cool. All right, then I'm gonna give them a call, and you just drive on through. They should be letting you through, all right? All right, nice dashboard toy you got there. O nie! Żółwik! Jak można wyrzucić żółwika? Zrobię wam napisy do tego filmu. Mam nadzieję, że nie będzie takich długich, bo to już 10 minut się nagrywa, ja dopiero wstęp zrobiłem. O, mamy 206 i to jeszcze fioletową! My jeździmy golfem! Czy ja chcę 206 fioletową? Ale sztos, jest 206 S16, wiedziałem o tym! Uwaga! Dwójkę... Ruszamy. Jedziemy sobie golfem, który ma silnik 1.4, 16 zaworów. Zawrotny silnik, o mocy niesamowitej, nawet nie będę mówił jakiej. Jest zbyt duża, żebyście o tym No nie, miata nam przeszkadza w zdobyciu szczęścia. Także jedziemy teraz najszybszymi samochodami, jakie tylko się da mieć w ulicznych wyścigach. Na przykład, mam tutaj miatę, mamy tutaj C2, mamy Astre Bertone, mamy PT Cruisera, mamy 206 S16, które swoją drogą tutaj tak... Szczerze, ja wiem. Będę gadał, ale kurczę, te samochody w zależności od tego, jakie to są wersje silnikowe, no to ta S16 tak tutaj nawet by se poradziła, nie? Tak mi się wydaje, ale Golf jest tak szybszy, Golfy są najszybsze na świecie, także jedziemy i musimy, no, pokonać oponentów, musimy to wygrać, ale nie jest wcale tak prosto, po prostu są zawsze zbyt szybcy, lekkie Twingo i na początku jest Boss, czyli jest oczywiście również Volkswagen, dawaj Nitro, zielone Nitro, Pepega Nitro. Jest to oczywiście Volkswagen Garbus, Volkswagen Beetle. Mamy najlepszy lap time, ale to nic, bo ja nie chcę teraz najlepszego lap time'u, ja chcę ich tu wyprzedzić. Przepraszam bardzo, nie chciałem tak. Znaczy, chciałem w sumie. Dobra, zjechałem trochę, także moje skillsy teraz są testowane. Głównie boty będziemy wyprzedzać na zakrętach, to jest pewne. Czemu Twingo mnie dogania? Czemu Twingo jest takie szybkie? Błagam, Twingo, nie bądź takie szybkie. Ogólnie to jest tak, że chyba wzięcie sobie tego Kinga, ale to jest tylko assist level, nie wiem czy to wpływa też na to, jak szybcy są nasi przeciwnicy, bo Twingo jest dość szybkie, biorąc pod uwagę, że mnie dogania. Wbiłem piątkę, nie wiem po co. Wbiłem tę piątkę, bo... Ej, dobra, rozpędzam się bardziej, bo myślałem, że to jakaś odcina nas. Ej, nie, proszę, nie, Twingo! No nie. No to jeszcze raz. Co się stało, że nagle mam automat?
O nie, 206 najszybsza na świecie mnie wyprzedziła, niedobrze, niedobrze. No to dobra, to muszę to wygrać, nie? Muszę to wygrać. No wcześniej miałem manual jakimś cudem, w sensie teraz mam automat nawet dobrze, tylko... Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie, no wow, rozpędziliśmy się do 140 na godzinę i Astra nam siedzi na dupie, to niedobrze. Redukuj ten bieg, proszę cię. A nie zredukujesz. No ale w sumie to dziwne, bo w sensie dziwne, że tu nie ma odciny, tylko musimy po prostu zmienić ten bieg i nagle auto będzie jechało szybciej. A jechałem cały czas na czwórce wtedy, bo myślałem, że jeszcze auto wyżej się dokręci. No niestety się nie dokręci, ale mamy 16 zaworów, jest dobrze. O, teraz zredukowałeś, gratuluję, dziękuję wręcz. Ale się dokręca teraz wariatka, nie rozumiem czemu wcześniej nie chciała i dajemy nitro. Przed metą, zielone nitro, udało nam się wygrać. Brawo, gratuluję sam sobie. To było pewne, że to wygramy, tylko po prostu ten pierwszy był rozgrzewkowy, no. Dobra, więc jesteśmy na Rookie Rampage, tak się nazywa ten festiwal, powiedzmy. Mamy nawet achievementy i zostaliśmy zaproszeni na pierwszy taki właśnie event, no nie? Musimy zwyciężyć i zdominować odpowiednią ilość dni wyścigowych i będziemy zaproszeni na kolejne. Żeby zacząć, musimy wybrać to Rookie Rampage logo i konkretny race day. Możemy wyjść do garażu, możemy wejść do tego, nie wiem czy będziemy wchodzić do garażu, bo w garażu mamy po prostu Golfa. O, i to jest fajny samochód w ogóle, tutaj mamy M3 GTR-a z Most Wanted na wersję Java 3D. Świetnie. Wchodzimy na mapę i zaczynamy Rookie Rampage. W ogóle te ekrany ładowania super są. So, you're in the game? Alright. So there are a few things you should know. You've just beaten the playoffs and that got you a seat into the Invitational of Rookie Rampage. They're far from the most prestigious group out there, don't get me wrong. But the location is gonna be special. So have you ever been on a plane before? No? Well, you got a long trip ahead, buddy. Because that's exactly what I wanted to meet you here for. And it's this year. You, my friend, are going to Nevada. Make sure not to lose this ticket or you'll have to pay for it yourself. Oh, and your golf can stay at home. They'll supply you with a ride there. Yeah, you better get used to traveling. Like, we have festival sites planned all across the globe. Like, we're talking Chicago, Mondello Park, Tokyo. You'll like it, you'll see. Well, anyway, I gotta get going. Make sure not to lose it, as I said. And yeah, I'll talk to you later. Oh, and don't forget to bring sunscreen. Okej, okay. Lecimy. Nie, nie Polonez, nie wierzę w to po prostu. Pornoles, dobra. Co on tam gada? Dobrze, więc osobą rozmawiającą na taką komentującą te całe festiwale będzie Dustin Eden. Pozdrawiam. Greetings from Poland. Mamy grip, sprint, drag i drift. Wszystko w pierwszym już evencie. Pierwszy drag sobie zrobię ze sprzęgłem. No cóż, no sam sobie tak zrobiłem. Więc zaczynamy od gripu i jedziemy polonezem. Rozumiecie to? Jedziemy pepega polonezem. Wszyscy jadą polonezem. Dobrze. 75 koni mechanicznych. Zawrotna prędkość, zawrotna moc. Cudo. Mega mi się to... No piękne to jest. Taki rajdowy pornoles, nie taki zwykły. Bardzo mi się to podoba. Jest. O, znowu dwójkę wbiłem. Hej, jedzie to.
Ale Poltek to jedzie ogólnie, więc... No, wiem, że nie będzie łatwo. Mamy wyłączone wszystkie asysty. I sprawdźmy, jak się sprawuje, kurczę, nasza furka tutaj nowa. Trochę rally zrobimy. O, proszę bardzo, mamy już pierwsze... pierwszą wymianę lakieru zrobioną. Bardzo fajny Polonez, to nie jest zwykły Polonez, to jest Polonez 1500. I to jest Polonez, który rzeczywiście jest w takiej wersji bardziej rajdowej, nie? Fajnie, fajnie. Nie wiem, ogólnie nie znam się na Polonezach, nie? 1500 to mi się kojarzy, że... Aha, dobra, oboje wypadliśmy. Gościa obróciło. Przepraszam, nie chciałem. No nie. Jedź, ale w ogóle jakie to jest zwrotne auto? Jak on się zbiera? Znaczy ogólnie Polonez w rzeczywistości to jest dobry samochód, to znaczy pod takim względem, że może konstrukcja tego samochodu nie jest najlepsza, ale miał różne ciekawe wersje. Ciekawe wersje i mocowo, z różnymi silnikami, jakimiś z rowera i tak dalej. I to jest auto, które też spoko lata botem. No botem to też latają to boty, ale bokiem spoko lata, nie? Da się tym samochodem uczyć jeździć bokiem. Tylko trzeba umieć wprowadzić w pocisk z tak małą mocą. I teraz moje zdanie jest takie, żeby tym oto Poltkiem ich tu powyprzedzać, więc... Proszę, Poltku, rozpędź się i musimy to zrobić, nie? Jak nie, to zresetujemy. Ja nie chcę resetować każdego wyścigu tutaj, no. Dobra, full speed, wewnętrzna, odcina. Swoją drogą chyba możemy tu zniszczyć silnik, mamy taki wskaźnik na dole, który pokazuje check engine i tak dalej, czyli jak coś zepsujemy, to nam będzie pokazywało, czy jeszcze jest szansa jeździć tym samochodem, czy nie. Dobra, wewnętrzną łapiemy, truja. Tu mamy przeszkodę małą, którą sobie sami postawiliśmy, ale to nam nie przeszkodzi w pokonaniu naszego przeciwnika, który hamuje, my nie musimy. Dobra, myślę, że jest szansa jeszcze to wygrać i wydaje mi się, że musimy albo wygrać, albo prawie wszystko wygrać, nie? Lekki hamulec, truja, ja w ogóle będę jeździł na manualu, nie? Ale ej, chyba nie wiem, czy chcę to zostawiać na streamy, bo to jest tak fajne na odcinki. Będzie trochę Mousemontana i trochę Prostrita, no ej, znaczy Prostrita, no PPG trochę. I Polonez jest zamazany, czemu Polonez jest zamazany? W ogóle mamy dwa wydechy, podoba mi się ten samochód. Naprawdę, Poltkiem zacząć sobie jakiegoś Need for Speeda, wyobrażacie to sobie? No nie ma takiej możliwości w dzisiejszych czasach. Niewiele różni się nasz czas, nieważne. Like damage, nic się nie stało, jest spoko. Jedziemy dalej, nie? To nie jest nasz samochód w ogóle, tylko dostaliśmy go. Tak, ja jestem nowy. Mamy sprint, znowu Polonezem, a drag mamy... Nie wiem, co to jest to pierwsze. Boże, powinienem. Ej, mamy tu malucha w ogóle. Na drift! Ja pierdziele, dobra. Żebyście na razie się nie podjarali, to lecimy drugi wyścig. I potem robimy drift maluchem. Ja pierdziele. Ale sztos. Nie mogę się doczekać. Ale super. Kocham to. Dobra, teraz wbijcie, bo ja myślałem, że my ruszamy tak, że mamy najpierw właśnie luz i zawsze wbijam dwójkę na starcie. Niepotrzebnie, ale kij w to. Jest idealnie, dobra. I co teraz robimy? No jedziemy sobie tą mega długą trasę, która tu jest w ogóle trasą driftową w oryginalnej grze. Tu jest trasą... Dobra. Jest trasą wyścigową, także mamy 24 sekundy, bardzo długi wyścig. Nick Cooper, swoją drogą jesteśmy spokrewnieni z, no, główną postacią z Pro Streeta, tak? Tylko rozumiem, że to jest festiwal, który odbywa się ileś lat później, na nowo i no... No i tak, to fajnie, fajny ekran, bardzo mi się podoba. Dobra, dawaj Poltek. Jest dwuja i on właśnie, jak my, patrzcie, my tu wbijamy dwuje i już... No, bot ma tu jakąś drogę już wyznaczoną, my mu ją przecinamy. Nie możemy się za bardzo rozpędzić, swoją drogą tutaj drifty no były ciekawe, ale fajnie wygląda mapa. Dobra, ręczny. Prawie się udało polecieć bokiem. O to mi chodziło właśnie, chciałem na ręcznym. Na początku kliknąłem tam, gdzie jest nitro, ale jest już okej. Nie wiem, czy sobie nie zamienię przycisków. Ej, musimy czas poprawić. Halo, dobra, ja myślałem, że... Aha, dobra, bo ja myślałem, że to... Dobrze, musimy być pierwsi. Teraz jedziemy na czasówę robimy, dobra. Już, daj tam mi spokój, muszę czasówę zrobić. Lecimy czasówę. Poprawiamy, robimy najlepszy czas ze wszystkich, uwaga. Truja. Delikatnie tutaj nie wjeżdżamy za bardzo na ten.
I teraz tak, trochę zewnętrznej. Lekki hamulec. Do wewnętrznej, redukcja. Truja. I mamy na pewno najlepszy czas, na pewno. Jest po prostu tak dowalony, że wygraliśmy wszystko. No, tak? No oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, no pierwsze miejsce, ale... Mamy jeszcze czas, dobra, więc musimy się starać jednak. Mamy rekord trasy, bardzo dobrze. Co tu robi RX-7? Czemu tu jest RX-7? Halo. Mamy drag. I teraz tak. Albo jedziemy sobie... Aha, czyli to jest syrenka. Rozumiem, że to jest syrenka. A Yugo... To też jest samochód, którego szczerze nie znam, tu się muszę przyznać. No to chyba jedziemy syrenką. Tak sobie wybrałem, że chcę syrenką. Okej. Yugo, syrenka, 26 koni mechanicznych. No to będzie... Ale rajdowa syrenka, okej? Okay? I kiedyś takie auto jeździły w Polsce, także w ogóle to początek jest polski, całkowicie mi się wydaje. Dobra, palimy gumę w syrence. Jak to brzmi w ogóle? Jak to auto brzmi? No, pal tę gumę. Ciężko, bardzo ciężko. Lecimy, dobra. Dwuja. Truja, nitro. Czwura. Ja ze sprzęgłem, od razu wam mówię. No ładnie, ładnie. 100 na godzinę. 105, 106. Udało się. 19 sekund. Którzy jesteśmy? Na pewno nie pierwsi. A nie, raczej pierwsi. No. Najlepszy czas. Dobrze, dobrze. Ale w ogóle ten bot przyspieszał lepiej niż my na początku. Teraz idziemy z Yugo, także rozumiem, że to jest jedno z aut po prostu z innej... No nie polskie. W Polsce tych aut za dużo nie było, to jest gdzieś pewnie w okolicach może jakieś rosyjskie. No ciężko mi powiedzieć, nie znam się na tych autach akurat. O nich wiem mało, ale ktoś z was na pewno będzie wiedział. Teraz mamy lepszy burnout. Dobra, ale ruszyliśmy kozacko. A Yugo nie za bardzo. Dobra, ej, to sprzęgło bardzo pomaga ogólnie, bardzo szybko się zmienia bieg wtedy. Dajmy czwórę i nitro. Ło, ale prędkość niesamowita i chyba już więcej biegów nie mamy, co? Ale o wiele szybciej na pewno nam poszło i mamy lepszy czas tak samo, niecałe 19 sekund. Także, no, dominacja genetyczna i dominacja wyścigowa. Ten ostatni moglibyśmy przegrać i tak już to wygraliśmy, ale nie damy im tej satysfakcji. Obydwaj mamy 26 koni mechanicznych, to jest zawrotna jednak ilość. Nie wiem, czy jestem na żywo w stanie opanować taki samochód. W tej grze, no oczywiście, ale ogólnie na żywo, no nie wiem, raczej nie. Dawaj, no coś mi nie idzie, no nie idzie mi to palenie gumy. Oj, ruszyliśmy perfekcyjnie. No więc tak, no. A fajnie, możemy się spojrzeć na niego jeszcze i możemy tak jechać, to też jest spoko, nie? Bylebyśmy nie skręcili za bardzo w którąś stronę, ale on skręca swoją drogą, my jedziemy dalej prosto. No i kolejny już taki trochę gorszy czas, ale tamte 13 setnych niewiele nam zmieniło. I tym też sposobem, no damage, pierwsze miejsce, lecimy dalej. Amen. Sorry about the early call, I'm sure the jet lag must be killing you. But there's something important I gotta talk to you about. Are you free this afternoon? Hey! Looks like you didn't get sunburned, congrats. So there are a few things that I gotta talk to you about now that you're in the game. You see, while you might win over the crowd with your skills, there are also folks that see people like you as a threat. To their image, their bank account, doesn't really matter. Those folks that I'm talking about are the current kings, basically masters of their class who don't want any threat to their reputation. And while you're out there smashing records, people will eventually forget about the kings and look more your way. And eventually, they might want to take you up on a duel to show the world who the best driver is. Alright, here's where things get interesting. These kings? They're despicable. Everyone on the inside knows they are up to no good, and they deceive the public eye to hide their true intentions. First up, we got Raven West, led by Nathan McCain. These guys ran in the Grid World Series not too long ago and got kicked out because they were exposed for circumventing racing regulations. Simply put, they are cheaters, and Nathan is the biggest fraud of them all.
After all the controversies have passed, they are now trying their luck in the Pepega Street Festivals, trying to get their foot in the door. Some whistleblowers on the inside have leaked some of their future plans, and they plan to buy up the entire event. If this happens, they are free to bend regulations and rules however they see fit, and it could mark the end of fair racing as we know it. I don't want to see a world where spectacle gets put over the integrity of the sport, and I'm sure you don't either. You might recognize these blokes. They are the old Top Gear crew who migrated into the Grand Tour a few years back. After the show's cancellation, they have decided to try their luck in street racing, which didn't last long either. Now they opened up a racing team under the Top Gear banner. It didn't take long for the drag races to get a massive audience. After all, almost everyone wants to see them drive in person. However, only 9 out of 10 races get published. Occasionally, a few events just evaporate into dust, with the reason being a cancellation. This is nothing but a lie to cover up what actually happens on these occasional events. You see, the Top Gear guys are quite old at this point. Old enough where their sights, reaction times and motoring functions are starting to give in. So every now and then, they cause massive fatal accidents with the audience that would otherwise end their racing career entirely. However, they have everyone who joins these events sign an NDA, so no one can tell the true story about what really happens on these events without getting sued out of their life savings. Someone needs to put an end to this. Next on the list we got Ken Block and Monster Energy. They have been active in all kinds of racing for years and are now trying to probe their way into our event. It's no lie that Ken got massive skills, and he's pretty open about this being his final showing. He's trying to build a retirement fund and he needs Monster Energy as a sponsor to do so. And it's the sponsor here with some truly heinous secrets. Monster Energy is currently working on a new formula for their energy drinks that is attempting to get their consumers addicted to their cans. They are planning a massive overtake of every vending machine, food booth, and even restaurants in the area. All they care about is profits. The health of the people on the festival sites is none of their concern. Although Ken is aware of their plans, his hands are tied because he wants to retire. He's since then been looking for an adequate opponent he can lose to without it looking staged. And once Monster Energy loses their poster boy, their plans will falter along with it. Last but not least, we got the Hotshots, led by Crew HS. They are a newly formed team of former content creators turned street racers. This is where things get personal for me. I used to be Kuro's right-hand man back when we were still off the grid, but his greed and corruption made me turn against him. Kuro has a long history of deception, manipulation, and even brainwashing. But that's something for another day. He's since then lost all his street cred, so he had nowhere to go to but go professional. He must have come here specifically in hopes of getting closer to me. I don't know what he intends to do, but it can't be anything good. Look, I helped you when we first met, and now I'm gonna need your help to keep him away from me. You got all that? Look, I know I'm asking a lot, but we have to deal with these things discreetly. The higher-ups won't let me intervene because of the controversies it may cause, you know? And the only way to do it discreetly is to beat them fair and square. You think you're up for that? Awesome! Alright, let's do it then! Let's take back the festival! Dobra. Zawiesiłem się na chwilę. Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawie zrobione. Zdominowaliśmy ten race day i wszyscy wybrali tę kartę, a ja wezmę tę. I wygraliśmy jeszcze 10 tysięcy kasy. Możemy sobie wziąć auto. I bierzemy oczywiście syrenkę, ale nie, my tu musimy wrócić, ja chcę drifta maluchem. Drift maluchem, drift, powtarzam, drift, czym? Maluchem. Drift maluchem, 126p, pięknie tam wyglądał, 128 koni w maluchu? To musi być bestia, swoją drogą ciekawe jak mi to wyjdzie, bo...
Dobra, sprawdźmy, nie? Może być różnie. Polski Fiat znaczek, czyli nie włoski. Jedneczka. No kurczę, jedneczka, dobra, dwójka. Odcinka szła cały czas. I let's go. Dobra, jest ciężko, ale damy radę, damy radę. Pull drifting, nie pull, jakie pull? Dawaj, dawaj, maluch, 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 proszę, proszę, nie zawiedź mnie. Jeszcze odbij, 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 odbij. Nie, ale dojechałem do końca. No co jest w ogóle? Tak, chcę restartować. Jak to było takie piękne, widzowie. Ta końcówka, ten wjazd na metę. I czy wiatr we włosach? No nie, no dobra, obrażam się, tak pięknie było. Let's go, jedneczka, od razu dwójeczka, trójeczka i teraz tutaj wejdziemy jakoś inaczej. I cztery. Nie łap się tych, jakie pull drifting. Żadne pull drifting, dawaj, 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 dawaj. O, light damage, jeszcze w tę stronę. Mamy 996, to jest prawie 997 jak numer na policję. O nie, to nie będzie wcale łatwe, okej. Co mam zrobić? Muszę się bardziej rozpędzić, dać chyba nitro, nie? Na wejściu w ten zakręt, bo inaczej to będzie ciężko. 1300, my to pobijemy, tylko musimy chyba zrobić naprawdę nitro drift. Co mamy na dachu? Nie wiem. Niech będzie. Dobra, 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 nie pur, odbijaj. Nie, yeah, mamy to, mamy to. I na ręcznym, klasycznie, nie rozbijaj się, proszę, błagam. Uff. I na wstecznym wjeżdżamy na metę, uwaga. Na wstecznym pokonujemy przeciwników. 2748. Możecie mi, nie powiem co zrobić. Dostaliśmy też achievement. Szczerze, nie mam pojęcia co oznacza. Powinienem może wiedzieć, nie wiem. I ostatni drift robimy tak dowalony, że dominujemy cały festiwal tym. Mówię wam. Jedneczka, no dobra, ruszyłem za późno, ale to nic. Dwójka. Trójka. Czwórka. O nie, nitro drift mi nie wyszedł. No cóż. No cóż. Odbijamy, odbijamy. Nie odbijamy. A czy ja muszę teraz zrezygnować wszystko? Czy tylko to? Mam nadzieję, że tylko... No nie, no po kolei muszę od nowa, no nie, no nie, dobra. Proszę, proszę, daj mi to, daj mi tego, daj mi tego. W drugą stronę, cyk. Cyk, cyk, dawaj, dawaj, lecisz, nie wjeżdżaj w tamto, proszę cię, nie wjeżdżaj w tamto. No to jednak nie dało rady. No dobra, ale i tak mamy 1500, wjeżdżamy tyłem na metę i tak wygraliśmy, zdominowaliśmy genetycznie, tylko po prostu ten jeden, 2700 był, nie wiem, jakiś taki magiczny, nie wiem jak to wyszło w ogóle, nie wiem co ja tam zrobiłem, może lepszy kąt po prostu, ale wyszło tak czy siak, maluchem, no i wychodzimy z tego race day. No bo tak, bo po prostu, bo już tam starczy, nie? To już nie będziemy, aha, no to musimy tu wrócić. No i dalej na górę mamy, idziemy sobie z Chicago i idziemy na dół na Willow Springs, ale to już w następnym odcinku, także dzięki za obejrzenie tego, zarąbisty początek, mega dobrze to wygląda i myślę, że to jest początek świetnej serii, która może odbywać się na odcinkach, może odbywać się na streamie, o tym zdecydujecie wy, natomiast ja jestem podjarany niesamowicie, muszę to dobrze zmontować, muszę wam dodać napisy i najprawdopodobniej na każdym odcinku będę musiał dodawać napisy, no bo to bez sensu tak tłumaczyć nagle, mówić to co oni tam mówią, chociażbym sobie zaoszczędził czasu, nie wiem, pomyślę o tym. Pada śnieg za oknem, także to mi rozchmurzyło dzień, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, zarąbiste to jest, zaczęliśmy polskimi autami, w ogóle drifty maluchem, jestem podjarany niesamowicie, no i myślę, że wszystko jest jak na najlepszej drodze, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, co, żeby mój kanał się rozwijał i żebyście oglądali takie filmy, widzimy się w następnym, dzięki za łapki w górę, komentarze, pozdrawiam wspierających, właśnie nie wspomniałem o wspierających, także pozdrawiam wspierających i do następnego, cześć!